Wędrówki ryb wynikają z wielu przyczyn. Wyróżniamy wędrówki rozrodcze, żerowiskowe czy zimowiskowe. Jednym z takich przedstawicieli odbywających długie wędrówki jest nasz łosoś. W latach 80. ubiegłego wieku ze względu na intensywną zabudowę rzek, zanieczyszczenie środowiska oraz postępujące kłusownictwo łosoś praktycznie wyginął. Dopiero prowadzona intensywnie gospodarka zarybieniowa oraz zabiegi ochronne w postaci budowy sztucznych tarlisk doprowadziły do odbudowy populacji łososia. Ciało łososia ma kształt wrzecionowaty, ten, który sprawia, że ryba stawia najmniej oporów, czyli jest doskonałym pływakiem. Jest to potrzebne podczas długich wędrówek. Łosoś część swojego życia spędza w morzu, gdzie dorasta, a część rozrodczą odbywa w wodach słodkich. Łososie, które migrują w kierunku wód słodkich do niewielkich potoków, muszą pokonać najpierw ujścia rzek, później środkowy bieg rzek i docierają właśnie do tych niewielkich potoków, w których nie ma drapieżników. To jest właśnie cel ich wędrówki. Te duże łososie praktycznie nie mają wrogów w postaci drobnych ryb, ale wylęgające się młode ryby są już zagrożone. Sam rozród łososia jest bardzo interesujący. Są to ryby, które budują gniazda. Tak, gniazda nie są przypisane tylko ptakom. Wiele gatunków ryb buduje właśnie tego typu miejsca, w których składa ikrę. Specyfika tego gniazda polega na tym, że samica kopie dosyć głęboki dołek, do którego składa ikrę, samiec ją zapładnia, a następnie wykopuje samica kolejny dołek tuż przed tym pierwszym i prąd wody przenosi te kamienie i zasypuje tą ikrę. Ikra w takim właśnie gnieździe inkubuje się przez około 3 miesiące. W momencie, kiedy mamy święta listopadowe, trwa właśnie intensywny rozród łososia i troci. Ikra inkubuje się, kiedy zasiadamy do stołu wigilijnego, kiedy spędzamy hucznie Sylwestra, kiedy wyjeżdżamy na ferie zimowe. Młode rybki już są w pełni ukształtowane w tych dosyć dużych ziarenkach i dopiero kiedy przychodzą roztopy po zimie, ryby wylęgają się z ikry. Pewnie zadalibyście sobie pytanie, jak to się dzieje, że te ryby mogą opuścić te ziarenka ikry i wyjść przecież z takiego żwirowego kopca? Sprawa nie jest prosta, ale pamiętajmy o tym, że ryby z tego gatunku zaliczane do kręgowców, kiedy wylęgają się z niewielkich ziarenek ikry, nie mają jeszcze ukształtowanego szkieletu, są jak plazma i dzięki temu mogą przeciskać się przez szczeliny żwirowo-piaskowe i wydostawać na zewnątrz. A samo opuszczanie osłonek jajowych, które są tak naprawdę twarde i silne, bo przecież wytrzymują nacisk żwiru, możliwe jest dzięki temu, że na ciele tych zarodków, tuż przed wylęgiem, pojawiają się charakterystyczne komórki, które produkują enzym wyklucia, który rozpuszcza po prostu te osłonki jajowe. I w ten sposób młode łososie wydostają się na zewnątrz z gniazda. Wylęgające się łososie są obciążone dużym woreczkiem żółtkowym, który stanowi początkowo materiał zapasowy, zanim zaczną samodzielnie żerować. Kolejne miesiące to intensywne żerowanie. Pierwszy rok to tak zwane stadium par, kiedy łososie są jeszcze w tym macierzystym potoku, w którym przyszły na świat. W pierwszym roku mamy do czynienia z tym stadium par. W drugim roku młode łososie zaczynają spływać w kierunku morza, wysrebrzają się, nazywane są stadium smolt i wpływają do wód słonych. Tam spędzają kolejne 2-3 lata, dojrzewają i kiedy cykl życiowy zatacza koło, wracają do swoich macierzystych rzek na historyczne tarliska po to, aby przystąpić ponownie do rozrodu. Łososie oprócz stadium smolt i par, o którym mówiliśmy, mają także swoje nazwy związane z miejscem, w którym aktualnie przebywają. Te łososie, które wpływają z morza do wód słodkich, zazwyczaj są bardzo wysrebrzone i nazywane są srebrniakami. Natomiast te, które odbyły już tarło, są wychudzone, zmieniają swoją barwę na taką oliwkową, zieloną, są nazywane keltami. Podczas tarła u ryb występuje wyraźny dymorfizm płciowy, polegający na tym, że u samców w części głowowej pojawia się widoczny hak. Jest to wygięcie dolnej szczęki.
u samic tego nie ma. No i jest jeszcze jedna taka cecha, która pozwala odróżnić łososie od troci, bo są to ryby, które często wędkarze mylą. Poniżej linii nabocznej u łososi bardzo rzadko występują charakterystyczne plamki. Zatem, kiedy przyjdzie Wam spotkać się w oko z oko z łososiem, pamiętajcie, że jest to ryba dwuśrodowiskowa, odbywająca długie wędrówki, ale przede wszystkim budująca gniazda.